Najdziwniejsze, że wciąż ma zamknięte oczy. Jakby chciała jeszcze spać, ale ciało miało inne plany. Gdyby łóżko nie było przykręcone do podłogi, pewnie podskakiwałoby razem z nią. Bał się myśleć, co mu zrobi ten pies. Jeśli zaatakuje, będzie z nim walczył. Będzie drapał najmocniej, jak potrafi. Benek się nie pojawiał. Zabawiał się za domem, z zaprzyjaźnioną kurą. Dostawał się do niej przez dziurę w płocie, o której nikt nie wiedział. Nawet lis, stały bywalec. Zapraszam na wieczór autorski. Czytane historie, śmieszne, tajemnicze albo przerażające, dotykają różnych emocjonalnych strun. Czasami za nie szarpią. Polecam sprawdzić. Restauracja hotelu Lido w Gdańsku-Brzeźnie, gdzie słuchając opowiadań można napić się i przekąsić coś dobrego, świetnie pomaga tworzyć niepowtarzalny, niezapomniany klimat wieczorny. Serdecznie zapraszam. Bruno Kadyna.